Dolinach Bogdanki i Kamionki, czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach. Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie, więc woda jest naszym największym skarbem. O środowiska wodne i żyjące w nich organizmy musimy dbać w sposób szczególny, by w wyniku błędnej gospodarki nie znikały z naszego krajobrazu. Zbiorniki wodne są również narażone na dopływ różnego rodzaju zanieczyszczeń, które ulegają w nich kumulacji, powodując zanik wielu wrażliwych organizmów i uniemożliwiając gospodarcze wykorzystanie ich wód. W naszym filmie pokażemy dwie niezwykłe z przyrodniczego punktu widzenia Doliny Rzeczne. Bogdanki płynącej w granicach Poznania i Kamionki płynącej na Pojezierzu Międzychocko-Sierakowskim. Choć są to niewielkie rzeki, które można bez problemu przeskoczyć, to właśnie małe rzeki i ich doliny charakteryzują się wyjątkową bioróżnorodnością. Przybliżymy wygląd ich dolin, pokażemy nietuzinkowe życiorysy ich mieszkańców oraz zagrożenia i sposoby ich przeciwdziałania. Celem filmu jest pokazanie piękna i niezwykłości przyrody, która znajduje się tuż za Miedzą, gdyż właściwie w każdym momencie możemy wybrać się na wycieczkę w Dolinę Bogdanki, Kamionki lub innej niewielkiej rzeki płynącej w pobliżu. Rzeki naturalne charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i estetycznymi. W ich dolinach występuje duże zróżnicowanie warunków abiotycznych, przejawiające się w różnorodności form morfologicznych koryta i terenów zalewowych, zmieniających się z biegiem rzeki od jej źródeł do ujścia. Rzeki podtrzymują różnorodne formy życia. Są miejscem występowania licznych gatunków roślin i zwierząt, cennych zbiorowisk roślinnych, w tym najbogatszych gatunkowo zbiorowisk leśnych na naszym kontynencie, które są stanowiskami lęgowymi i zimowiskami dla wielu gatunków ptaków. Rzeki wraz z dolinami stanowią również korytarze ekologiczne umożliwiające migrację wielu gatunków. Przy tym nie chodzi tu tylko o organizmy wodne, ale także zwierzęta lądowe, w tym kopytne i drapieżne. Rola korytarzy ekologicznych jest szczególnie znacząca w przypadku cieków takich jak Bogdanka, która przepływa przez Poznań. W aspekcie kulturowym, społecznym i gospodarczym życie ludzi skupia się wzdłuż biegu rzek. Doliny Rzeczne zawsze były naturalnym ośrodkiem działalności ludzkiej, podróży, polowania i łowienia ryb, uprawy roli i osadnictwa. Przez stulecia rzeki wykorzystywano jako źródło wody pitnej i żywności oraz do celów nawadniania, zrzutu ścieków domowych i przemysłowych, wytwarzania energii, transportu, wypoczynku i turystyki. U podnóża wysokich brzegów Doliny Kamionki występują źródła, przerwane z odsłoniętych poziomów wodonośnych. Ma to istotne znaczenie dla dużej stabilności poziomu wód w ciągu całego roku oraz małej zmienności przepływów. Źródłem Bogdanki jest Jezioro Strzeszyńskie, które jest głębokim jeziorem zasilanym wodami gruntowymi, co również gwarantuje stały odpływ wód nawet w okresach bezdeszczowych. Źródłem nazywamy jedną z form naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię. Jest najbardziej spektakularnym przejawem, a jednocześnie i dowodem krążenia wody w przyrodzie. Specyfika umiejscowienia źródła w cyklu obiegu wody sprawia, że pełni ono rolę swoistego łącznika między podziemnym i powierzchniowym ogniwem krążenia wody, przy czym samym swym istnieniem dowodzi bardziej jedności obu tych ogniw niż ich odrębności. Źródliska na terenie Doliny Kamionki przyjmują różnorodną formę. Od niewidocznych podziemnych wypływów, zasilających torfowiska i jeziora, przez wolno sączące się wysięki zwane helokrenami, aż po źródła o intensywnym wypływie wody zwane reokrenami. Intensywne wypływy wód przez długie stulecia wyrzeźbiły głębokie wąwozy. Niektóre z nich mają prawie pionowe ściany o wysokości 10 metrów. W
całej Dolinie Kamionki źródeł jest ponad 80. I co ciekawe, największą wydajność osiągają w miesiącach letnich, w czerwcu i lipcu, co spowodowane jest długą wędrówką wód przez zawiłe podziemne labirynty żwirów i gli. Duża wilgotność powoduje, że występuje tu bogata flora wątrobowców i mchów, które porastają nie tylko zbocza źródliska, ale również znajdujące się tam kamienie i kłody. W zimnych, dobrze natlenionych i silnie zmineralizowanych wodach źródlisk występują kiełże. To niewielkie skorupiaki, dorastają do około 2 cm. Są doskonałymi wskaźnikami czystych wód. W wodach źródlisk, pod kamieniami, w żwirze często można spotkać wypławki, czyli wolno żyjących krewniaków tasiemcy. Największe z krajowych gatunków osiągają długość 2-3 cm. Wypławki są drapieżne, polują m.in. na kiełże. Zadziwiające są zdolności regeneracyjne wypławków. Nawet z niewielkiego kawałka potrafią zregenerować cały organizm. Na piaszczystym dnie szybko płynących rzek występuje śliz. Ta niewielka denna ryba jest aktywna po zapadnięciu zmroku, natomiast dzień spędza zazwyczaj ukryta wśród kamieni i podwodnych korzeni. W okresie godowym zarówno na ciele samic, jak i samców pojawia się delikatna wysypka perłowa. Samica składa ikrę na żwirowym lub kamienistym dnie. Jest ona strzeżona przez samca. W Polsce śliz również należy do gatunków znajdujących się pod częściową ochroną. Gdy nurt rzeki zwalnia, na piaszczystym dnie pojawia się roślinność podwodna zakorzeniona w dnie. Są to głównie rdestnice, których długie sznury kołyszą się w nurcie rzeki. Najliczniej występują dwa gatunki rdestnic – przeszyta i grzebieniasta. W wodach płynących pędy rdestnicy przeszytej potrafią osiągać nawet 6 metrów długości, zachowując przy tym dużą odporność na rozerwanie, gdyż są bardzo elastyczne, dzięki czemu przy ich znacznej grubości doskonale znoszą intensywne ruchy wody. W tych miejscach pojawiają się stada jelca. Ryba ta, osiągająca do 35 cm długości, ma ciało smukłe, przystosowane do życia w wartkim nurcie rzeki. Jelec do rozrodu potrzebuje szybko płynącej rzeki, obficie porośniętej roślinnością. U samców jelca w okresie godowym pojawiają się brodawki na skórze i płetwach. Ikrę przylepia do roślin wodnych i kamieni znajdujących się w korycie rzeki. Jelcowi często towarzyszy różanka, niewielka ryba z charakterystyczną niebieską pręgą. W czasie tarła u samicy wykształca się pokładełko o długości około 5 cm. W czasie tarła samce wyszukują małży, skujek lub szerzuji, których samce pilnują. Gdy pojawi się samica gotowa do złożenia ikry, samiec zaczyna krążyć, wykonując drgające ruchy, i w ten sposób obie ryby podpływają do małża. Gdy samica obejrzy małża, zatrzymuje się nad nim, pochyla głowę w dół i za pomocą pokładełka przymocowuje jaja do płatków skrzelowych małża. Następnie nad syfonem wlotowym samiec wylewa mlecz i w ten sposób zapładnia ikrę. Wylęk następuje po około 20 dniach. Larwy pozostają we wnętrzu małża przez około 14 dni. W wielu miejscach w Wielkopolsce, w rzekach takich jak Kamionka, występuje również kleń, który przeciętnie osiąga długość 40-50 cm i 2-3 kg masy ciała. Maksymalnie natomiast dorasta do 60 cm. Ciało wrzecionowate, lekko bocznie spłaszczone, pokryte dużymi, czarno obrzeżonymi łuskami. Kleń jest rybą wszystkożerną.
Osobniki o wielkości powyżej 10 cm odżywiają się przede wszystkim mięczakami, roślinami naczyniowymi i mniejszymi rybami. W miejscach, gdzie dno rzeki ma charakter piaszczysty oraz na piaszczystych stokach jezior występuje koza. Ryba ta dorasta maksymalnie do 13-14 cm. Zasadniczą barwą kozy jest jasnożółta. Z boku po każdej stronie występuje 10 do 18 większych brązowych plam. Koza zawsze przebywa w pobliżu dna, gdzie za pomocą wąsów wyszukuje pożywienia, natomiast w chwili zaniepokojenia zakopuje się w dnie. Ten stosunkowo rzadki gatunek w Polsce objęty jest ochroną gatunkową. Na piaszczystym dnie przy stosunkowo szybkim nurcie występuje kiełb. Ta niewielka ryba dorastająca do 15 cm długości prowadzi denny tryb życia. Powszechnie występuje w mniejszych lub większych statkach. Jest to ryba raczej mało płochliwa, a spłoszone statko ucieka niedaleko i zaraz powraca na poprzednie miejsce. Mącąc wodę można łatwo zwabić kiełbie, które prawdopodobnie w poszukiwaniu pokarmu podpływają bez lęku, czasami nawet ocierając się o nogi brodzącego człowieka. Kiełb odżywia się larwami ochotkowatych, chruścikami oraz larwami innych owadów wodnych. Wyszukuje je, pomagając sobie małymi wąsikami. W wodach płynących często można spotkać ryby, które w nurcie rzeki znalazły się przez przypadek, takie jak na przykład liny. Jednak małe rzeki to przede wszystkim siedlisko bezkręgowców, gdyż rozwój wielu rzędów owadów związanych jest ściśle z małymi rzekami. Rozwój stadiów larwalnych wielu gatunków chruścików przebiega w małych rzekach o czystej wodzie. Część gatunków buduje domki z muszli mięczaków, resztek roślinnych, ziarenek piasku, a część buduje sieci łowne. Okres rozwoju larwalnego u niektórych gatunków chruścików może trwać nawet 3 lata. Postaci dorosłe są podobne do motyli i latają głównie w nocy. W wodach Kamionki i Bogdanki rozwijają się larwy kilkunastu gatunków ważek. Dorosłe postaci ważek są drapieżne, polują krążąc w mniejszej lub większej odległości od zbiorników wodnych. Jednym z najliczniejszych gatunków ważek spotykanych w pobliżu takich rzek jak Kamionka i Bogdanka jest świtezianka błyszcząca. Pokrewnione z ważkami jętki również występują licznie. Jętki spędzają większość życia w stadium larwy, czyli nawet kilka lat. Postaci dorosłe żyją tylko kilka bądź kilkanaście godzin. W tym czasie nie pobierają pokarmu i po odbyciu godów giną. Dawniej jętki występowały powszechnie w rzekach Europy. Dziś są coraz rzadsze, dlatego umieszczane są na czerwonych listach gatunków ginących i zagrożonych. Bezpośrednimi zagrożeniami dla wielu gatunków owadów wodnych jest nie tylko zanieczyszczenie wody i pogorszenie jej parametrów fizykochemicznych. Równie istotny jest zanik naturalnych siedlisk. W naszych wodach występuje kilka gatunków gąbek słodkowodnych. Obrastają one przeważnie bezkształtnie różne przedmioty wodne, jak ten nadecznik rzeczny. Nartniki można spotkać na powierzchni różnych zbiorników wodnych, zarówno tych stojących, jak również wolno płynących. Dzięki umiejętności latania bardzo szybko zasiedlają nowe zbiorniki wodne. Obserwuje się je właściwie przez większą część roku, od pierwszych dni wiosny aż do późnej jesieni. Czym tak właściwie się odżywiają? Na tafli wody niełatwo o pokarm wegetariański, dlatego są zdecydowanymi owadożercami. Ich łupem padają głównie owady lądowe, które przypadkowo wpadły do wody, na przykład zdmuchnięte przez wiatr.
przeciwieństwie do skaczących po powierzchni wody nartników, poślizg, wykorzystując napięcie, stąpa po jej powierzchni. Poślizg jest również drapieżnikiem, odżywiającym się nie tylko owadami spadającymi na powierzchnię wody, ale również podpływającymi do powierzchni wody, na przykład larwami komarów. Duże jeziora, takie jak Jezioro Koleńskie, Bielskie czy Rusałka, to siedliska kormoranów czarnych. Te duże, rybożerne ptaki mają skrzydła oraz piętości do 130 cm. Polujący kormoran ciągle wsuwa głowę pod wodę, aby wypatrzyć ofiarę, a gdy taką zobaczy, po prostu się zanurza. Do poruszania się pod wodą używa tylko nóg z błoną pławną rozpiętą między palcami. Kormoran może pozostać pod wodą około pół minuty i zanurkować na głębokość 1 do 3 metrów. Kormorany w wodach słodkich najchętniej żywią się okoniami, sumami, leszczami i płociami. Po połowie kormoran musi szybko wysuszyć pióra i w tym celu przybiera charakterystyczną pozę z rozpostartymi skrzydłami. Ptaki te przeważnie zakładają kolonie lęgowe na wysokich drzewach, głównie olchach, tak jak ta nad Jeziorem Koleńskim. Kormorany czarne jeszcze w latach 80. były gatunkiem rzadkim. Obecnie ten gatunek stał się bardzo ekspansywny. Dziś można spotkać je nawet na Jeziorze Maltańskim. W szuwarach można spotkać ptasią osobliwość – perkoza dwuczubego. Przylatuje do nas w marcu, a po odbyciu lęgów odlatuje w październiku lub listopadzie. Po odbyciu godów budują gniazdo w formie pływającej platformy. Zbudowane jest z bezładnie ułożonych roślin wodnych. Pod koniec kwietnia lub w maju perkozy składają 3 do 6 jaj, które są wysiadywane przez oboje rodziców. Gdy ptak schodzi z gniazda, przykrywa jaja mokrymi roślinami. Z tego powodu jaja, początkowo białe, nabierają stopniowo barwy brązowej. Dla zachowania bioróżnorodności bardzo duże znaczenie mają małe zbiorniki wodne. Choć ich głębokość przeważnie nie przekracza 1 metra, są zazwyczaj schowane pod okapem olch i wierzb i to ich rola w zachowaniu bioróżnorodności jest olbrzymia. Płazy, których zdecydowana większość gatunków do rozrodu potrzebuje małych zbiorników, należą do zwierząt silnie narażonych na oddziaływania różnych form degradacji środowiska naturalnego. Biologia rozrodu uzależnia ich egzystencję od obecności zbiorników wodnych, a budowa nagiej skóry, która jest łatwo przepuszczalna dla wody i gazów, czyni je bardzo podatnymi na zanieczyszczenia chemiczne i promieniowanie ultrafioletowe. Tak duża wrażliwość na negatywne zmiany zachodzące w środowisku spowodowała, że liczebność płazów uległa ostatnio wyraźnej redukcji, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Płazy są zwierzętami dwuśrodowiskowymi, potrzebującymi do życia zarówno środowiska wodnego, jak i lądowego. Płazy są istotnym źródłem pokarmu dla wielu gatunków zwierząt. Skupiska larw niektórych gatunków płazów bezogonowych, mogące liczyć setki tysięcy osobników, odżywiając się glonami i martwymi szczątkami roślin i zwierząt, przyczyniają się do rozkładu materii organicznej, przyspieszając obieg pierwiastków. Wszystkie dorosłe płazy są drapieżnikami i regulują liczebność wielu gatunków bezkręgowców, odżywiając się głównie owadami, wśród których jest wiele gatunków zagrażających uprawom rolnym i leśnym. Kumak nizinny gody rozpoczyna dość późno, przeważnie na początku kwietnia, gdy woda podgrzeje się przynajmniej do 10 stopni Celsjusza. Podczas godów samiec wydaje donośne dźwięki, zwane popularnie rechotaniem. Kumak całe życie spędza w wodzie. Na lądzie spotkać go można jedynie wtedy, gdy wyschnie zbiornik wodny, w którym przebywał.
Wówczas podejmuje wędrówkę w poszukiwaniu następnego zbiornika. Nie szuka jednak zbiornika dużego. Zadowala się każdym pierwszym, jaki znajdzie. W kwietniu goduje również nasz największy płaz bezogonowy, ropucha szara. Płaz ten całe dorosłe życie spędza na lądzie, gdzie również zimuje. Jednak w okresie wiosennym zaczyna wędrówki godowe, których długość to czasami nawet kilka kilometrów. Pomiędzy samcami panuje duża konkurencja. Czasami pary ampleksus tworzą się już na lądzie. Jednak większość tworzy się w zbiornikach wodnych, gdzie przeważnie na wchodzące do wody samice już czekają samce, które przepychają się między sobą. Skrzek ropucha szara składa w postaci długich sznurów, które owija wokół roślin podwodnych. Po zakończeniu godów ropuchy opuszczają zbiorniki wodne i zaczynają życie lądowe. Przeobrażenie larw przypada na koniec czerwca. Młode ropuszki opuszczają wtedy masowo wodę. Ze względu na to, że podczas przeobrażenia tracą ogon, są mniejsze od kijanek, mając długość 5 do 10 mm. Małe zbiorniki wodne, jeziorka, są miejscem godów żaby jeziorkowej, naszego najmniejszego przedstawiciela żab zielonych. W maju żaba jeziorkowa zaczyna gody, które są nadzwyczaj intensywne. Samce, głośnym rechotem, który jest słyszalny z kilkudziesięciu metrów, wabią samice. Choć żaba jeziorkowa spędza całe życie w zbiornikach wodnych, to bardzo często zimuje na lądzie poza zbiornikami wodnymi.